Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj otworzymy sobie cały kalendarz adwentowy z marki Max & More. Ja kupiłam ten kalendarz w Action i dałam coś około 68 zł bodajże, jak dobrze pamiętam. Przeliczając na liczbę okienek, daje nam to kwotę około 3 zł, niecałe nawet, za jedno okienko, więc mam nadzieję, że zawartość nas zadowoli, ponieważ jest to też jeden z tańszych kalendarzy i mam nadzieję, że nie będą to jakieś buble, że się trafi coś fajnego. Postawiłam sobie tutaj ten kalendarz. Po otwarciu prezentuje się on w ten sposób, czyli mamy pudełeczka. No i co? Otwieramy wtedy pierwsze okienko, jest tutaj u góry. I zobaczmy, co jest w środku. Tuż do rzęs. Nie będę go otwierać, bo mam kilka zaczętych, a nie chcę, żeby po prostu wysechł. Myślę, że sobie za jakiś czas po prostu zrobimy cały makijaż kosmetykami z tego kalendarza. Ale tuż super. Trochę przypomina opakowaniem Maybelline czy Max Factora. Coś ma takie podobne opakowanie, ale myślę, że i tak super. Więc to była jedyneczka. Też w miarę po kolei są te numery zrobione. Mam nadzieję, że tu dobrze wszystko widzicie. I dwójeczkę wyciągam. W dwójeczce mamy białą kredkę. Trochę taka perłowa jest ta kredka. Zobaczcie. Widzicie? O, teraz. Tak bardzo odbija światło, jest bardzo perłowa, ale spoko, fajnie. Biała kredka się na pewno przyda, ale jest dosyć twarda, więc na linię wodną nie będzie się nadawała. To od razu mówię. Trójeczka. O, w trójeczce jest papier. Co tu mamy? Rozświetlacz, puder rozświetlający. Tak, o, to wygląda i zobaczmy sobie na ręce. Jest dosyć różowy, ale na ręce już bardziej biały. No, dość fajny ma efekt. Jeszcze wezmę troszkę. Zobaczcie. Dosyć spoko tutaj mam to. Tak, dosyć fajnie odbija to światło, jak na puder rozświetlający, zwykły puder, spoko, naprawdę fajnie. I czwóreczka. A to co? To jest coś do konturowania? Tak, kontur stick, czyli mamy taki stick, o. Do konturowania, dwustronny i zobaczmy też sobie kolorki. Trochę różowy, a drugi, rudy. No ale to nic, zobaczcie, tu jest ten jaśniejszy i tu ten ciemny. No i teraz piąteczka. O, ciężko, niektóre tak wychodzą. Zobaczmy, co jest w piąteczce. Gąbeczka do makijażu, taka malutka, dosyć miękka, bym powiedziała. Nawet ciekawe, czy dużo urośnie, ale dosyć mięciutka. No i teraz szóstka, moje urodziny, jak również Mikołajki, więc zobaczmy, co przygotowali dla nas specjalnego. Pędzelek. Taki pędzelek akurat się w miarę przydaje nieraz do poprawienia jakichś konturów. No, ale takie mini pędzelki to tak średnio. Jeszcze na Mikołajki. Lubię coś fajniejszego na Mikołajki. Siódemka. I w siódemce. Co to jest? Coś przezroczystego. Żel do brwi, przezroczysty, z taką większą szczoteczką, więc
Jak najbardziej, spoko, ale przyznałam się, że tego z poprzedniego roku z kalendarza Make Up Revolution przezroczystego właśnie żelu ani razu chyba nie użyłam po zrobieniu makijażu całą marką. Tak, nie użyłam chyba ani razu. Dobra, tu mamy 8. O! Pomadka o zapachu kokosa. Taka o... Ciekawe, czy pachnie. Trochę wygląda jak taki sztyft, taka starodawna trochę pomadka. Nie czuć zapachu, tak szczerze mówiąc. Myślałam, że będzie ładnie pachnieć kokosem, ale nie. Ale co macnęłam, to jest usta mocno. Ale to będzie fajnie nawilżać usta. Dobra, 9. A w 9 mamy pomadka czerwona. No, no. Zobaczmy. Kolor dość ładny, ale jest taka kremowa. I w opakowaniu jest bardziej czerwona niż jak pomalujemy nią na ręce. I 10 teraz tutaj jest. Zbliżamy się prawie do połowy. O, konturówka pewnie do tej pomadki. No ale konturówka fajna, mięciutka, naprawdę super, ale kolor już jest inny niż ta pomadka trochę. O, tak to wygląda, ale konturówka jak najbardziej na plus, bardzo mięciutka, fajna. No to teraz 11. A w 11 co my tu mamy? Cyrkonie jakieś, pewnie na paznokcie. Ewentualnie można też sobie przyczepić na twarz klejem po prostu do rzęs, ale to bardziej na jakieś festiwale. No a że teraz w tych czasach nie mamy festiwali, no to tak ogólnie takie rzeczy w kalendarzach tak średnio. Ale ogólnie sama bym czegoś takiego nie kupiła, więc jak mam to w kalendarzu, to może kiedyś wykorzystam. Była 11. 12. Co tu mamy? Pomadka jeszcze jakaś, tym razem płynna, różowa. Zapach trochę taki sztuczny. Taka farbka bym powiedziała, ale kolor ładny. Tutaj. A samo opakowanie prezentuje się w ten sposób. No to teraz 13. Już jesteśmy za połową kalendarza. A w 13 co to jest? Bibułki matujące. Nie miałam w sumie nigdy takich. Ale dużo to tu ich nie ma chyba. Już nie wiem, 50, ale takie strasznie cieniutkie. I 14 mamy tuż obok. Strasznie te kartoniki się wyginają i rysują od paznokci. A chciałam już powiedzieć, że można to wykorzystać na przyszły rok. No, ale tak może średnio wyglądać ten kalendarz. Mogę wyciągnąć, a tutaj mamy taką mini pęsetę. Pęseta zawsze się przyda. I tak samo obok mamy 15. Troszkę już większa. Tu mamy kredkę. Kredka, tak, do oczu. Złota. U, ale się trochę kruszy. Z jednej strony jest jakby miękka, ale z drugiej taka krusząca się. Zobaczcie, tutaj ona jest. A samo opakowanie, o tak wygląda.
Więc ogólnie spoko, bo jest dość mięciutka, ale tak się lekko kruszy, ale może się przyda, zobaczymy. Szesnastka troszkę dalej, ale nie mogę ciągnąć, ok. I to jest pomadka, ale tak patrzę, bo opakowanie jest brudne, zobaczcie. No ale okej. A, bo ona się wysunęła, ta pomadka. Była praktycznie cała wysunięta. Teraz tak to wygląda. I o, teraz nam już nie dotyka tego boku. Więc dziwne. Ale zobaczmy. O, jaki balsamik. Zobaczcie, jaki kolor tu. No, fajny ludziak i fajny balsamik, ale trochę mnie to zdziwiło, że taka była otworzona i brudna. No i siedemnastka jest też już tutaj obok, troszkę mniejsze opakowanie tym razem. I znowu mamy jakiś papierek i paletkę cieni. Zobaczcie, taka malutka o paletka. Zobaczmy sobie kolorki. Okej. Kto wsadził do tego już paznokieć? Ja! Wypadła. No, zdarza się, nie? Dobra, spróbujemy to przyklepać. I zobaczmy kolorki. Są to brokaty i dosyć masełkowe, więc fajnie się rozprowadzają. Są o tutaj. I tu te kolory dwa są bardzo podobne. Tutaj mamy trzeci. I tu na końcu jest ten najjaśniejszy, ale widzę, że praktycznie go nie widać. I przechodzimy do osiemnastki. Już jest troszkę większa. Chyba nawet już 24 jest większa. I znowu mamy papierek. I co tu mamy? Róż w kolorze 162 Pink Coral. Tak on wygląda. Zobaczmy sobie odcień. Przyznam wam się, że w ogóle masełkowy. W ogóle nie używam róży. Mam jeden z kalendarza z tamtego roku. Ani razu go nie użyłam. Ale kolor jest ładny. Tutaj taki delikatny. Tylko trochę się mieni moim zdaniem. A błyszczących róży nie lubimy. No i tuż obok 19. Numerki naprawdę idą bardzo po kolei. I mamy kolejną pomadeczkę z olejem migdałowym. Tak o, wygląda. Kolejna tego samego typu pomadka. Też nie ma zapachu. Też tłustawa, ale tamta była troszkę bardziej tłusta i lżejsza. Dwudziestka też jest obok, ale naprawdę taka bardzo malutka, miniaturowa, bym powiedziała nawet. Jak to otworzyć? Ok. Co to jest? Shimmer powder. Ale takie pojemniczki to mam do paznokci, więc nie wiem za bardzo co to. Tak o, wygląda. Spróbuję tego nie rozsypać. Zaklejone jest. A wygląda jak coś do paznokci. Dziwna. Nie wiem co to do końca, do czego ma to służyć. Jak bym miała to wykorzystać. 21 też takie malutkie, miniaturowe. Mam nadzieję, że nie będzie to w tym samym opakowaniu. Nie, jest temperówka taka,
Zwykła szkolna temperówka, bym powiedziała. Dwa troszkę większe. I już zbliżamy się do końca kalendarza. Coś nudziakowego. Do ust. Konturówka. Na opakowaniu bardziej mi się podobała. Patrzcie, na opakowaniu jest taka fajna miodowa, a tu taki różyk wyszedł nam. I 23 też owoc, takie samo opakowanie. Co tu mamy? Eyeliner. Ale to tak dosyć gruba końcóweczka. Ale zobaczmy, jak będzie malował. Nie, no to spoko się nim maluje. Nie rozpływa się w załamaniach. A to najważniejsze. Nie, nie rozmywa się. Więc maluję takie o linie. Więc myślę, że spoko. I już ostatnie okienko. 24. Tu mamy na końcu. I oczywiście nie mogę wyciągnąć. I też tu jest jakaś paletka. Już trochę lepsza widać. O, tak wygląda. I zobaczmy sobie kolorki. No, pigmentacja taka sobie. Tamte były lepiej napigmentowane, na pewno. Ten jeden jest nawet fajny. Zobaczcie. Tutaj mam te cztery kolorki. Ten jest dość mocno napigmentowany. Reszta, no tak sobie bym powiedziała. I tym oto sposobem doszliśmy do końca kalendarza. Tu mam całą paletę barw, jaka była w tym kalendarzu. I co wam mogę o tym powiedzieć? Naprawdę fajny kalendarz. Jak za tą cenę, no to naprawdę mi się bardzo podoba. Porównując go do tamtego poprzedniego, którego otwierałam, męski kalendarz, tamten kosztował 50 zł, miał 12 okienek i wcale mnie nie zachwycił. Natomiast ten, myślę, że są tu super produkty i nawet jakościowe, bo są jak masełko, naprawdę super napigmentowane, więc jak najbardziej polecam wam kupić ten kalendarz. No naprawdę jest super, więc nie mam się w sumie do czego przyczepić oprócz tej jednej małej próbeczki, co była w tym opakowaniu jak do paznokci, do pyłków. To jest jedna rzecz, do której mogłabym się przyczepić, bo znowu temperówka zawsze się nam przydaje, a gdzieś one się zawsze gubią. Tak samo pensety zawsze są przydatne. Poza tym super, naprawdę super zawartość, no i plus za pudełeczka, więc no nie musieliśmy się męczyć, żeby otwierać za dużo, więc tutaj polecam wam ten kalendarz. Kupicie go w Action i pewnie na stronach internetowych również pewnie gdzieś go znajdziecie. A kto dotrwał do końca tego filmu, niech pisze w komentarzu masełko. Ja wam już bardzo dziękuję za oglądanie, poświęcony czas. I widzimy się już w kolejnym filmie. Do następnego. Pa!